Cześć, tutaj Krzysiek. Dzisiaj pokażę, jak masowo zmienić rozmiar dużej ilości zdjęć, co może przydać się na przykład podczas wysyłania ich z mailem. Do tego celu najlepiej użyć programu, darmowego programu IrfanView. IrfanView możemy ściągnąć z internetu bez żadnego problemu. W opisie filmu zamieszczę link również do oficjalnej strony. Musimy go z tej strony ściągnąć i zainstalować. Po zainstalowaniu programu otwieramy sobie katalog z naszymi przygotowanymi wcześniej zdjęciami. To są zdjęcia, jakie tutaj losowo przygotowałem, takie jakieś tapety standardowe. I te zdjęcia mają jakąś określoną rozdzielczość. W tym przypadku 1920x1200. Przykładowo dla tego filmu powiedzmy, że chcę je zmniejszyć wszystkie do jakiegoś standardowego, mniejszego rozmiaru, żeby zajmowały też mniej miejsca. Tu jest akurat na tym przykładzie, pokazuję 25 zdjęć, ale wiem dobrze, może być ich 25 tysięcy, nie ma żadnego problemu. O co chodzi? Po zainstalowaniu programu uruchamiamy nasze zdjęcie, otwieramy go za pośrednictwem tego programu. Otworzyłem to zdjęcie w tym programie zainstalowanym IrfanView. I teraz klikamy File i tutaj szukamy opcji Batch Conversion Rename. To jest skrót też B. Batch, to czyli można przetłumaczyć to jako seryjna zmiana. I teraz tak, po kliknięciu tej opcji mamy tutaj taką, wydaje się, skomplikowaną tabelkę, ale jest to wszystko bardzo proste, zaraz to wszystko dokładnie omówię. Tutaj są nasze zdjęcia. I teraz musimy jak gdyby wrzucić je do naszego projektu. Tutaj jest ten projekt. Dodajemy sobie klawiszem dodaj wszystkie. O! Tu jest pokazana lokalizacja tych zdjęć. Przykładowo D, obrazy, tapety i te po kolei moje zdjęcia. Tutaj mamy katalog wyjściowy. Tutaj są te początkowe, źródłowe nasze zdjęcia. Tutaj katalog wyjściowy. W tym przypadku niech będzie to katalog na przykład zmniejszone 2. Niech tak to będzie. Ale to nie wszystko. Tu musimy jeszcze teraz zrobić jedną rzecz. Tutaj musimy zaznaczyć takim ptaszkiem użyj zaawansowanych opcji. Klikamy go tutaj i nam się wyświetli możliwy do uruchomienia taki klawisz zaawansowany. Kiedy go klikniemy, to mamy do wyboru wszystkie opcje, które możemy wybrać. Tutaj wpisujemy nową pożądaną rozdzielczość. To jest przykładowa, oczywiście to jest za mała, można użyć większej. To jest tutaj przykładowy. Wybieramy sobie rozdzielczość taką, jaką chcemy użyć. Klikamy OK i teraz start. I informuje nas, jak to ładnie zostało wszystko tutaj zrobione. Zamykamy to. I teraz wystarczy na dysku naszym odnaleźć o, ten katalog i tu są te zdjęcia. Te zdjęcia, jak widzimy, są zmniejszone. Wszystkie zdjęcia. Każde zdjęcie będzie miało teraz dokładnie taki format, jak tam wybraliśmy. Dzięki. To tyle. Dzięki za uwagę. Hej.